Cześć! Z tej strony Dorota Traczyk-Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematowi, który spędza sen z powiek wielu osobom, a mianowicie odczuwam głód, mam brak sytości, a moja masa ciała wzrasta. I jest mi bardzo trudno z tym, że ona wzrasta, ze względu na to, że dałam sobie przyzwolenie na to, aby ona wzrastała, bądź nie dałam, to zależy od przypadku, jest właśnie po to, abym ja w końcu zaczęła odczuwać sytość. I tej sytości nie czuję i obawiam się, że nigdy nie wróci mi pełna sytość taka, jakiej doświadczałam bądź doświadczałem w przeszłości i bardzo trudno mi sobie nawet przypomnieć to, jak to było, jak to w ogóle jest odczuwać sytość, jak to jest możliwe, żeby jeść posiłek i w pewnym momencie stwierdzić, mam już dosyć, już mi się nie chce. Dodatkowo towarzyszą mi takie odczucia jak patrzenie, jak inni jedzą, dziwienie się, że ktoś może się najeść taką standardową porcją, podczas gdy ja mogłabym zjeść taką porcję, kurczę, 2-3 razy większą i nadal prawdopodobnie miałabym apetyt i chciałabym iść dalej. Dla jasności, też to nie jest tak, że ja nie czuję wypełnienia w żołądku, bo czuję to, ale nie mam satysfakcji z tego i mam ochotę dalej jeść. Dodatkowo moja masa ciała wzrasta, więc czuję, że po prostu nigdy nie przestanie wzrastać, ponieważ nigdy nie odzyskam sytości. I te lęki towarzyszą mi na co dzień. Jest to dla Was znajome? Jeżeli tak, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ale zanim, to z całego serca chciałabym podziękować moim patronom, Sabinie, Anonimowi, Karo, Edycie, Klaudii oraz Zuzannie za wspieranie tego podcastu. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo trudny jest to stan, kiedy już zdecydowaliście się zainwestować czas, przestrzeń, ogrom zasobów psychoenergetycznych po to, aby sobie pomóc, aby dążyć do uregulowania tego środka głodu i sytości. W związku z czym, w momencie kiedy dochodzi do wzrostu masy ciała, no to naturalnym jest, że zaczynamy oczekiwać tego, że i sytość wróci. Tak jak nasza masa ciała powoli wraca do swojej normy, bądź nawet przekracza nieco tę normę, która była dla nas kiedyś takim standardem, No, a sytości nadal brak, no to budzi się oczywiście lęk. I dzisiaj chciałam o tym troszeczkę pomówić, tak ku pokrzepieniu serc Waszych, ponieważ wiem, tak jak wspomniałam, jak bardzo jest to wyjątkowo trudny czas, jak bardzo on może mieszać w całym procesie, w takim sensie, że w momencie, kiedy zauważam, że ta masa ciała wzrasta, to jest mi trudno z tym. Muszę sobie radzić z tym, że moja masa ciała wzrasta i powoli zmienia się mój wygląd, który przez wiele miesięcy, tygodni, lat być może nawet chroniłam cały czas, stosując jakąś dietę, czy uważając na to, co jem w cudzysłowie, czy uprawiając aktywność fizyczną, kompensując to każdy możliwy sposób. No i teraz w momencie, kiedy to odpuszczam, to już samo odpuszczanie jest dla mnie ogromnym wysiłkiem, a co dopiero pozwolenie na wzrost masy ciała. Jeżeli chodzi o tę sytuację, czyli moja masa ciała wzrasta, a sytości nadal brak, no to oczywiście możemy tutaj wyróżnić kilka etapów, że tak powiem, czyli etap zupełnie początkowy, czyli moja masa ciała faktycznie zaczyna wzrastać i ja zaczynam to zauważać, no a tej sytości nie mam. To jest pierwsza rzecz, czyli ona w ogóle zaczyna wzrastać. I tutaj oczywiście u każdego wygląda to inaczej, w zależności od tego, czy wychodzimy z silnego niedożywienia, czy wychodzimy z niedowagi, czy wychodzimy z normowagi, bądź nawet jakiegoś przedziału, nie? Normowaga, nadwaga, bo może być to tak naprawdę doświadczalne w każdej masie ciała. I też tutaj chciałam to zaznaczyć, nie? Że to nie tylko dotyczy osób, które mają bardzo, bardzo niską masę ciała,
ale innych również. No to to jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że moja masa ciała już wzrosła kilka kilogramów i ja zaczynam się niepokoić, że tej sytości nie odczuwam, ponieważ na przykład moja masa ciała już jest taka, jaka była wyjściowo, czyli mniej więcej jest to masa ciała, którą miałam bądź miałem przed zachorowaniem, przed wejściem w też zaburzone zachowania żywieniowe i martwi mnie to, dlaczego tej sytości jeszcze nie ma. I zaczynam się zastanawiać, czy coś ze mną jest nie tak, czy mój organizm może przypadkiem nie działa inaczej niż innych, czy to są bzdury, że w ogóle tycie tutaj jakkolwiek pomoże. Ponieważ no, zgodziłam się na to tycie po to, aby coś z tego mieć, nie? A nie tylko, żeby przytyć. No i to jest druga opcja. Trzecia opcja jest taka, że moja masa ciała wzrosła już powyżej tego, co było pierwotnie, a tej sytości nadal nie ma. I na wszystkich opcjach jest wysokie prawdopodobieństwo, że to jeszcze nie ten czas. Po prostu, to jeszcze nie ten czas. Być może to jest za wcześnie. Musimy pamiętać, że wzrost masy ciała i odzyskiwanie sytości jest bardzo, bardzo indywidualne. I tutaj często oczekujemy też bardzo dużej zmiany, mimo proporcjonalnie dość małego wkładu bądź krótkotrwałego wkładu w stosunku do tego, co wcześniej robiliśmy. Czyli na przykład spędziliśmy w restrykcji kilka miesięcy, a teraz po kilka, na przykład, nie wiem, pół roku albo rok, albo 2 lata, nie? Albo 3, albo 10 i to jest bardzo częste. Spędziliśmy x czasu w restrykcjach i teraz oczekujemy, że po miesiącu bądź 2 miesiącach wszystko wróci do normy. Nie, nie wróci. W sensie może wrócić i wtedy jesteśmy szczęściarzami w nieszczęściu, ale może wcale nie wrócić. Tutaj bym proponowała wtedy tak sobie się wstrzymać na chwilę i się zastanowić, ile czasu działałem przeciwko mojemu ciału. Ile czasu byłam w restrykcji. Ile czasu kompensowałam spożywane jedzenie. Kompensowałam, czyli wchodziłam w restrykcję po zjedzeniu na przykład więcej, albo w ogóle wchodziłam w restrykcję tylko po to, żeby utrzymać jakąś niską dostępność energii, bądź na przykład bardzo często uprawiałam aktywność fizyczną, której w ogóle nie miałam ochoty robić, tylko po to, żeby zużyć więcej energii. Ile czasu u mnie to trwało? A ile czasu ja teraz poświęciłem na to, aby tą energię z powrotem sobie dostarczyć w większej ilości? Czy ten czas różni się bardzo od siebie, czy też nie? Czy na przykład zainwestowałam miesiąc, tak samo jak miesiąc trwała moja restrykcja, czy na przykład w restrykcji byłam rok, a teraz zainwestowałam w to miesiąc? Musimy tutaj, a przynajmniej ja proponuję takie podejście, podejść z taką dużą pokorą do naszego ciała. Nasze ciało bardzo dużo czasu było w silnych restrykcjach. Nie możemy oczekiwać od niego teraz, że pstrykniemy palcem, pojemy sobie więcej przez miesiąc, czy tam 2 miesiące i nagle wszystko cudownie wróci do normy. No nie. Zobaczcie, że w tym momencie, kiedy jest nam ciężko, widzimy tak naprawdę, jak ciężko było naszemu ciału przez te ostatnie miesiące. Nawet kiedy my tego tak naprawdę nie odczuwaliśmy w danym momencie. My dopiero teraz jesteśmy w stanie to zacząć odczuwać. Chociażby poprzez to, że widzimy, ile czasu potrzeba, żeby się uregulować. Popatrzyłabym też na ten czas, który jest w tym momencie, jako na takie powikłanie w cudzysłowie po tym, co było wcześniej. Czyli nawet jeżeli my mieliśmy pierwszy etap wchodzenia w silną restrykcję, gdzie w ogóle czuliśmy się niezłomni, gdzie mieliśmy ogrom sił, gdzie czuliśmy, że w ogóle nie potrzebujemy tego jedzenia w takiej ilości, że jak to jest możliwe, żeby tyle jeść i w ogóle po co, nie? Kiedy moje ciało tak fantastycznie działa na małych wartościach, to teraz widzimy, że ono tak fajnie działało wtedy, ponieważ było w stanie ucieczki, ponieważ było w stanie silnego stresu i hormonalnie nas po prostu trzymało w ryzach. Ale w tym momencie, kiedy widzimy, że nie czujemy się jakoś super ekstra fantastycznie, mimo że dodaliśmy więcej jedzenia, widzimy, że to ciało potrzebuje regeneracji, potrzebuje czasu. I tak samo ośrodek głodu i sytości.
Lubię tutaj przywoływać tą analogię. Kiedyś o tym już mówiłam w którymś odcinku, ale tutaj to jest idealny temat na to, aby to przypomnieć, że ten moment, w którym pracujemy nad odzyskaniem ośrodka głodu i sytości. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ponieważ pracując nad tym, aby odzyskać sytość, my jednocześnie pracujemy nad wieloma innymi aspektami wspierającymi działanie naszego organizmu, które może nie są dla nas tak dotkliwe w tym momencie, no bo tego nie czujemy. Nie czujemy gęstości kości na co dzień, nie czujemy, nie wiem, na przykład zaburzeń pracy układu hormonalnego u kobiet, poza tym, że po prostu nie mamy okresu, nie czuć tego jakoś za bardzo, nie? Natomiast czujemy to, że nie ma sytości i to nas wkurza. Nie, więc tutaj taka analogia, że wyobraźmy sobie nasze ciało, naszą sytość jako jakiegoś takiego przyjaciela, którego zaniedbywaliśmy przez rok albo 2 lata, tyle czasu, ile trwała restrykcja. Czyli przez ten rok, każdego tygodnia, jak z nim gadaliśmy, codziennie właściwie jak z nim gadaliśmy, to cały czas wciskaliśmy mu kit. No i przykładowo była sytuacja, w której ta osoba, to nasze ciało, czy ta nasza sytość, powierzała nam jakiś sekret. No i my ten sekret, w sumie to nie był sekret, tylko zaczynaliśmy rozgadywać dookoła. No więc wszyscy znali ten sekret. Kilka razy się zdarzyło tak, że ta osoba nam coś powiedziała w tajemnicy, my tego nie uszanowaliśmy i wiedzieli o tym wszyscy. No to wyobraźcie sobie, że tak byście robili przez, nie wiem, z przyjacielem. Byście tak robili przez kilka miesięcy, bądź przez tyle czasu, ile byliście w restrykcji. Czy myślicie, że ta osoba po roku zaufałaby Wam w momencie, kiedy przez miesiąc byście trzymali jakąś tajemnicę, kiedy wcześniej oszukaliście ją kilkanaście, kilkadziesiąt razy? Ja bym nie zaufała. A teraz kolejna rzecz. Ile trwałoby odbudowanie zaufania do takiej osoby, która ani razu nie trzymała w tajemnicy tego, co jej w tej tajemnicy powiedzieliśmy? Ile czasu byście odbudowywali zaufanie do kogoś, kto Was oszukał naście albo dziesiąt razy? Ja po miesiącu bym takiej osobie nie ufała. Po pół roku? No, nawet jakby trzymała sekrety, no dobra, bym stwierdziła, że okej, może coś się zmieniło, ale gdzieś z tyłu głowy cały czas bym miała, ale pamiętam, ile czasu po prostu wcześniej zostałam oszukana przez tą osobę, ile razy wcześniej obiecywała mi coś i nie dotrzymywała słowa. I to nie byłoby taka super przyjaźń, nie wiem, bez rysy na szkle. No, to by było dość mocne wyzwanie, żeby takiej osobie zaufać i z pewnością zajęłoby to bardzo dużo czasu. I teraz popatrzcie sobie na swoje ciało też właśnie jako na takiego przyjaciela, który został zawiedziony wielokrotnie. Bo tak naprawdę przez te ostatnie lata, miesiące, kiedy składałaś swojemu ciału obietnicę, albo przynajmniej ono oczekiwało od Ciebie tego szacunku, czyli żeby się najeść, żeby dostać odpoczynek, ale nie dostawało tego, no to bardzo mocno naruszało się jego zaufanie. W tym momencie, ten moment teraz, gdzie jesteś, czyli oczekujesz trochę od tego ciała, że już się wyreguluje, a ono jeszcze nie ma do Ciebie zaufania, to jest dokładnie to samo. Więc to też mówię po to, aby troszeczkę wzbudzić takie współczucie do niego, no bo ono zostało wielokrotnie już wpuszczone w maliny zwyczajnie. Więc teraz potrzebne jest to, abyś cierpliwie i pokornie odbudowywał zaufanie swojego ciała. Nie? No bo jeżeli tak się nie stanie, no to nigdy ono tobie nie zaufa, nie? Jeżeli cały czas będziesz stosować te techniki, które wcześniej. I też pamiętaj, że ty nie jesteś w stanie ustalić, kiedy to ciało tobie zaufa. Czyli tak samo jak ten przyjaciel, który nas wpuszczał w te maliny, nie jest w stanie powiedzieć, no dobra, to teraz już na pewno, to już zaufaj mi, proszę. I ja bym na to nie zareagowała w taki sposób. Ja bym potrzebowała czasu. I to, kiedy ja bym zaufała, to zależałoby ode mnie, a nie od niego. Nie? Więc tutaj pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie współpracować z ciałem, to naprawdę warto jest podejść do tego w taki sposób. To ciało będzie wiedziało, kiedy jest moment na to, żeby ono nam z powrotem zaufało i kiedy da nam ten bodziec w postaci uczucia sytości.
Jeżeli chodzi o wzrost masy ciała tutaj, zdaję sobie sprawę, jak to jest trudne. Warto jest wiedzieć, że to nie jest tak, że u każdego będzie tak samo. Oczywiście, że nie. U niektórych osób sytość może się regulować na nieco niższej masie ciała, u innych na nieco wyższej. I oba te warianty są w porządku. Ja lubię do tego podchodzić w taki sposób, że to ma nas czegoś nauczyć. To jest duże wyzwanie oczywiście, ale po przejściu będziemy na pewno mocniejsi, silniejsi na 100%. Jak to wytrwać? Przypominać sobie to, co powiedziałam wcześniej, czyli że teraz pracujemy nad tym, żeby z ciałem współpracować, a nie być jego wrogiem. To zaufanie musimy odbudować. Jak radzić sobie ze wzrostem masy ciała? Pamiętaj, że nie ma innej drogi, to na pewno, no bo nie ma innej drogi. Leptyna wytwarzana jest w tkance tłuszczowej i nie ma innej drogi. Możecie kombinować na 10 tysięcy sposobów, ale jeżeli chcecie, aby w pewnym momencie odczuć spokój, to musicie przytyć po prostu, nie? Ja o tym też mówiłam w odcinkach dotyczących wzrostu masy ciała. Oczywiście to nie jest super uniwersalne, ponieważ inaczej będzie u osób, które mają wyższą masę ciała, inaczej u tych, które są w niedożywieniu. Te, które mają wyższą masę ciała i na przykład są w bulimii, niekoniecznie będą potrzebowały tyć. Być może będą potrzebowały po prostu uregulować dietę na wyższej wartości energetycznej. Nie na takiej, która będzie miała wyższą dostępność energii i nie będą już kompensować. To jest jedna kwestia. U osób, które są w silnym niedożywieniu, wzrost masy ciała jest bezwzględnie wskazany. W sensie nie da się uregulować tego, jeżeli masa ciała nie będzie na pewnym poziomie. Co może pomóc w poradzeniu sobie z tym? Warto sobie przypomnieć, dlaczego rozpocząłeś proces. Przypomnij sobie, w jakim stanie znajdowałeś się, kiedy decydowałeś się na to, aby zacząć jeść więcej. Aby zacząć zmieniać te nawyki, które wcześniej kontrolowały ciebie tak naprawdę, a nie ty kontrolowałeś dietę, nie? To tylko tak gwoli ścisłości. Przypomnij sobie, ile jest już za tobą. Ile musiałeś energii włożyć i zaangażowania w to, żeby być tu, gdzie jesteś. To nie są małe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy. To są zajebiście trudne wybory. To jest bardzo trudne i tylko ty wiesz. I osoby ewentualnie, które też tego doświadczają, wiedzą, jak hardkorowe to jest wyzwanie, żeby pracować w taki sposób, żeby iść w miejsce, które jest przerażające i żeby w tym zostać, nie? To jest bardzo, bardzo trudne. I tylko ty wiesz, jakie to jest trudne. Ale zobacz, że ten cały trud, który włożyłeś, jest po to, aby było lepiej. Gdybyś nic nie zrobił, też by było trudno. To by był innego rodzaju trud, ale nic by się nie zmieniało. W tym momencie doświadczasz też efektu utopionych kosztów, więc być może, mam nadzieję, to trochę, to zaangażowanie, ten czas poświęcony na to, też wzrost masy ciała, bo to jest dobry wzrost masy ciała. Pamiętaj, że ten wzrost masy ciała też coś przynosi, bo on, choć teraz tego nie czujesz, w tym momencie pracuje na ciebie i w tym momencie za jakiś czas zobaczysz, że to ciało wtedy, właśnie teraz, gdzie jesteś, odbudowywało powolutku to zaufanie. Tylko potrzeba więcej czasu. I ten czas temu ciału potrzebujesz dać. Warto też zastanowić się, co powiedziałbyś bliskiej osobie w takim momencie. Czy powiedziałbyś ją, okej, jest ci trudno teraz, przytyłeś, no to odpuść, bo faktycznie tej sytości nie masz. Czy może powiedziałbyś coś innego? No ja bym na pewno tak nie powiedziała takiej osobie. Raczej bym właśnie powiedziała, że kurde, już tyle zrobiłeś. Jesteś tu, gdzie jesteś. Przytyłeś, jest ci trudno. Ale teraz masz czas na to, żeby z tym pracować też. Bo to nie jest to, żeby przytyć tylko dla samego przytycia. Absolutnie nie. To jest, żeby przytyć dla równowagi hormonalnej, to po pierwsze. A drugie, przytyć, aby też, tak jak mówiłam w odcinkach o ciele, aby też troszeczkę oderwać się od tego przeceniania wartości ciała, czyli aby zmniejszyć tą obsesyjność wokół ciała. I teraz możesz z tym pracować. Oczywiście warto jest skorzystać z psychoterapii, ja to wielokrotnie powtarzam, bo praca z ciałem nie jest prosta pod kątem tego, nie? Zmiana tych priorytetów też nie jest prosta, no ale proces psychoterapeutyczny ma ci pomóc zastąpić to czym innym, nie? W takim sensie nie, aby siebie zaniedbać, ale aby pomóc ci
sobie z tym radzić i z czasem, abyś mógł się do tego troszkę bardziej zdystansować. Pamiętaj też, że nawet jeżeli twoja masa ciała teraz wzrosła więcej niż się spodziewałeś, miałeś inne oczekiwania dotyczące wzrostu masy ciała, to prawdopodobnie jest to etap przejściowy. Tylko to ciało musi po prostu tobie zaufać, żeby też inaczej korzystać z energii, którą mu dajesz. Ale nie możesz się teraz wycofać. Znaczy możesz, ale wtedy stracisz to, co przez ostatnie tygodnie budowałeś. Nie? To nie jest na marne to, co robisz i to bardzo chciałam przypomnieć o tym. To chyba na tyle w tym odcinku. Pod koniec zrobiło się dość smutne, ale tak naprawdę to jest bardzo ważny proces i pamiętaj, że teraz pracujesz na to, aby za kilka tygodni, miesięcy być wolnym człowiekiem. I teraz to się dzieje. Teraz, kiedy właśnie jest ci tak trudno. To jest ten proces. To jest to, co kiedyś patrzyłeś w przyszłość i sobie myślałeś, że będę walczył, będzie trudno, ale będę walczył. No to walcz, działaj, nie poddawaj się. Zobaczysz, że przyjdzie moment sytości. Jeżeli trwa u ciebie to bardzo długo, jeżeli twoja masa ciała znacząco przekroczyła masę ciała wyjściową twoją, w sensie wyjściowa, czyli masa ciała sprzed choroby, warto jest skontaktować się z psychodietetykiem, aby mieć pewność, że tutaj też pewne inne kwestie zostały zaopiekowane. Ja też bardzo zwracam uwagę na to, abyście zerknęli sobie jeszcze na ten odcinek dotyczący diety cud. To jest drugi odcinek w ogóle podcastu. Aby też pamiętać o prawidłowej kompozycji diety, która też będzie miała wpływ na sytość. Tak, także to są takie podstawy, o których wielokrotnie już mówiłam, ale teraz muszę o tym wspomnieć oczywiście. Jak wygląda dieta w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania? Ten odcinek też polecam w kwestii upewnienia się, że na pewno to wszystko wygląda dobrze. Natomiast zdecydowana większość przypadków to jest po prostu to, że jest zbyt wcześnie i potrzebujesz zainwestować jeszcze trochę czasu. Trzymam kciuki za Ciebie, nie poddawaj się. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dieta-sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!